Witam wszystkich. Dzisiaj troszkę o żywych kamieniach. Taką poklatkowe wam nagrałem, takie sprytne, będzie się tam obracać. Roślinkę, czy w sumie roślinki zakupiłem w Obi. W Leroy Merlin też są, także spokojnie można znaleźć. Najczęstsze przyczyny ich zabijania w waszych domach to jest właśnie przelewanie wodą. One pochodzą z pustyni, obszary piaskowe i tak dalej. To wyobraźcie sobie, tam bardzo mało pada, także jak podlewacie za mocno, szczególnie zimą, no to dziękuję, ale potem wam to zdycha i no i macie po kamyczkach. Ja nie powiem, dopiero zaczynam uprawę, to nie mam tu nawet co kozakować. Zobaczymy, jak to będzie po zimie. Teraz tak, zimuję ją w szklarni, około 10-15 stopni. Gdzieś tak powiedzmy, że bywa, jak niżej postawię, bo jak wyjdzie słońce, to jest 30. Latem powinno być w granicach 18-20, aczkolwiek, czyli powinno stać w domu na parapecie na przykład południowym albo wschodnim, jak się nie mylę. Ale bierzcie na poprawkę. Ogólnie to chciałem wam pokazać, co kupiłem nowego. Jeszcze asparagus mam do nagrania i jeszcze jakieś tam roślinki kupiłem. Wiecie, jak to jest, jak się wyjedzie do takich marketów. Ciężko po prostu wyjść tam, żeby nic nie kupić. Widzicie ten u góry taki troszeczkę, jeden kamyk jest jakby zmarszczony, to jest prawdopodobnie brak wody. To są takie objawy, że ona się może mocno zasuszyć, a ze środków, jak widzicie, to były wcześniej kwiaty. Tych, co nie ma, to po prostu wyjdą prawdopodobnie na wakacje albo na następną jesień. Tak to wygląda, taka sytuacja u mnie. Z nimi jak na razie, no mówię, są w szklarni. No i zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem z tą uprawą. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Ktoś jak z was ma, dajcie znać, jak tam uprawiacie je. No, w zimą praktycznie nie podlewamy nic. W sezonie, no to musi ekstra przesychać ziemię. O, jakiś po lewej robak sobie pobiegł. Ziemia dla kaktusów z dodatkiem piasku i żwiru, na przykład żwiru kamyków z 20%. Powiem wam tak, no tyle wyczytałem, nie będę was czarował. Po prostu poczekamy, zobaczymy, jak to będzie mi rosło, bo ja rośliny różne uprawiam w różnej ziemi, nawet storczyki mi w zwykłej ziemi z dziadkiem kwitną bez problemu, także tego. Ale nie, im jutro kupię i zobaczę, chyba jutro przesadzę jeszcze do ziemi właśnie takiej żwirowej, do kaktusów. No i zostawimy ją w szklarni, zostawimy je, może troszeczkę podleję i no i tyle. I zobaczymy, za 2-3 miesiące dam wam znać, jak to się tam dalej sprawuje. A widzicie teraz te kamyczki, to one będą kwitły jako pierwsze, bo jeszcze nie mają nic ze środka, jak się nie mylę. Ten u góry już po prostu jest po przykwitnięciu. Z czasem to poprzesadzam. No i co? No i to byłoby chyba na tyle. W tej części kamyczkowej. O, jeszcze jeden rzut. Pewnie niektórzy się zastanawiają, jak to się kręci. Stalewia timelapsa na 45 minut chyba ustawiłem. Potem przyspieszyłem. Stoi na takim obracanym, sprytnym czymś. Dobra, dziękuję wam bardzo za zasięgi i tak dalej. Także trzymajcie się i do następnego filmiku.